Studio VTV ma zaszczyt zaprosić Państwa na warsztaty z panem Maciejem Adamskim. Miłość, prawda? Świadomość. Świadomość. Witam serdecznie, witam Ciebie. Temat jest ciągle aktualny, ciągle budzi dużo kontrowersji, mimo że na pozór wydaje się bardzo prosty, oczywisty, dla niektórych już, jak to się mówi, opanowany, okazuje się w zderzeniu takim codzienności życia i prozie życia, że to po prostu ludzi nurtuje. Ludzie boją się o pewnych rzeczach mówić i to nie wynika z jej bojaźni tych ludzi, tylko że świat po prostu zewnętrzny jest taką presją, że tłami nas po prostu. Nie chcemy się przyznać, że chcemy się rozwijać, że chcemy wstąpić na ścieżkę duchowości, że ta nasza świadomość się zmienia. Dobrze się czujemy, kiedy jesteśmy w grupie ludzi podobnie myślących, a przykro jest nam, kiedy mamy inne zdanie w stosunku do innych, a najgorzej to jeszcze wypada w rodzinie, kiedy w cudzysłów jesteśmy czarną owcą, czyli inaczej myślimy i postrzegamy. No dlatego takie to spotkanie, żeby spotkać się w grupie ludzi o swobodzie myślenia. To nie znaczy, że lekkim, tylko swobodnym. Co to znaczy? Że na takich spotkaniach mamy prawo i mamy możliwość artykułowania siebie bez takiej krytyki, ale możemy przeprowadzić analizę. Na przykład ktoś mówi, że uważa tak, drugi tak. I tutaj ja gwarantuję takie wzajemne poszanowanie, ponieważ przestrzeń wielokrotnie przez te lata przepracowana, że osoby, które nie wytrzymują tego i próbują, po prostu same się wykruszają z takich spotkań. Nie wytrzymują presji ludzi dobrej woli. O, ja bym to tak nazwał. Miłość, prawda, świadomość. To będzie temat przewodni naszych spotkań. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Drodzy moi, tu pod gołym niebem spotkanie, rozmawiamy na temat bardzo ważny, bardzo istotny. Zaraz będzie więcej informacji. Pan Aleksander Skoczeń. Rozmawialiśmy, poznaliśmy już rok temu. Dzisiaj trochę więcej informacji, notatki dodatkowe. Rozmawiamy dzisiaj o czym? Dzień dobry. Dzień dobry, witam i witam Państwa. Rozmawiamy o następnych produktach, o których wspominałem w ubiegłym roku, że będą w niedługim okresie dostępne. A mam ten zaszczyt informować o nich, ponieważ tak mi sumienie podpowiada, że przynajmniej, aby te informacje docierały, że można stosować różne preparaty na bazie plazmy wody, które mają zastosowanie w poprawie stanu naszego zdrowia przede wszystkim, bez przyjmowania jakichkolwiek innych dodatkowych preparatów farmaceutycznych. Z uwagi na sytuację, jaka się wytworzyła w ubiegłym roku, nawet i w Kazachstanie, większość ludzi popadła pod psychozę, nazwijmy to strachu, który generuje minimum, jak wiemy, 60-70% utraty odporności organizmu. I jest to wtedy wypuszczono, profesor Iniuszyn wypuścił do sprzedaży preparat, który w 100% zabezpiecza przed wszelkiego rodzaju bakteriami, wirusami, ich odmianami, grzybicami i z wykorzystaniem przede wszystkim rzeczy, które gołym okiem są niewidoczne, a tym bardziej dla praktycznie wszystkich niewyobrażalne. Do czego zmierzam? Chodzi o to, że jak wiemy, woda ma pamięć i pozostawia ślad, tym bardziej przy wykorzystaniu ciężkich gatunków plazmy wody, a jest ich wynalezionych i zgłoszonych przez profesora Iniuszyna ponad 110, tak jak wspominałem,
te elementy zawarte w takich na przykład, w takim zestawie powodują, że następuje emisja, wręcz rodzaj promieniowania, który zabezpiecza cały nasz organizm od nadmiernej infekcji tego, co nam jest niepotrzebne do życia i do funkcjonowania. A więc tworzy swoistą barierę nie do przejścia w promieniu, wykorzystując tego typu preparat. Tutaj jest to rodzaj takiego mankietu, który zakłada się na przykład na nadgarstek jednej lub dwóch rąk, można na nogi. I co on powoduje? Zabezpiecza przed niebezpieczeństwem zakażenia się tego typu wszystkimi rzeczami, ponieważ wytwarza barierę antyentropijną i w formie takich pierścieni zapewnia, że żywotność tych wirusów, mikroorganizmów spada praktycznie do zera. Tak jak wspominałem, w ubiegłym roku nawet pijąc wodę na bazie koncentratu plazmy wody, w momencie kiedy ona krąży w naszym organizmie, a tego typu patogeny gdzieś się trafiają, zostają otoczone taką obłoczką i podlegają w stan hibernacji. No, naukowcy mówią, podlegają amemiozie. I to jest tego typu preparat, który nie tylko zabezpiecza, potrafi też pomóc ludziom, którzy już są w stanie zaawansowanym, a więc mają kłopoty bardzo zaawansowanej choroby, jeżeli chodzi o skrzela i płuca. Wtedy taki preparat, kilkanaście kropel bierze się na ciepłą, grubą bawełnę i kładzie się na piersiach i one powodują, że emitują to odpowiednie swoje zdrowotne właściwości poprzez skórę i docierają do miejsc chorobowo zmienionych. Te produkty są znane bardziej poza granicą naszego kraju? Jak zwykle tak. U nas nie są znane. Ja po raz pierwszy o tym mówię, nawet ludzie o tym nie wiedzą. Ja pisałem krótką informację lakoniczną kilka miesięcy temu na Facebooku, no to jednym zamykają telewizję, drugim zablokowali prostą informację, a niestety te produkty nie są znane polskim biofizykom, biochemikom. Nie są znane i po prostu ja ją wstawiłem tylko po to, aby ktoś mógł ewentualnie zobaczyć, w jakim kierunku idzie świat tak zwany niefarmaceutyczny. Nikt do tego przecież nie zmusza, nie zachęca, ale mam, nie wiem dlaczego, ale obowiązek poinformować, że coś takiego też jest. No. Już nie będę mówił, że najlepszym odbiorcą tego typu produktu są Chińczycy. No bo graniczą z Kazachstanem. To można powiedzieć, że te produkty są dostępne u Pana. Jak ktoś będzie zainteresowany, to może do Pana zadzwonić. Do mnie można zadzwonić. One nie są dostępne u mnie. Ja nie prowadzę żadnej działalności gospodarczej na terenie Polski, ale postaram się na dany moment poinformować, w jaki sposób i gdzie można taki produkt zamówić. On wcale nie jest, ten akurat wbrew pozorom, nie jest bardzo drogi. Tutaj stoją jeszcze przed nami dwa następne. Panie Aleksandrze, poznamy nazwę tego, czy pan woli tę nazwę podać w momencie, kiedy ktoś do pana zadzwoni? Bo możemy też tak zrobić. To jest umownie nazwano, że jest to
biofizyczny, obronny kompleks profesora Iniuszyna. W skrócie nazwano to jako mankiet Iniuszyna, ponieważ to może, to należy założyć na... A możemy to otworzyć? Może pan zaprezentować na swojej ręce na przykład? Ale to nie ma najmniejszego problemu. Bo myślę, że to też dla widzów jest ciekawe, jak to... To jest to bardzo praktyczne, ponieważ wygląda to w ten sposób. Są tutaj otworki, w które można właśnie zakroplić ten właśnie preparat. I jednorazowe wniesienie tych dwóch, trzech kropel wystarcza na ochronę 24-godzinną. Później trzeba to umyć, nie w żadnych środkach chemicznych, zwykłą wodą w temperaturze około 30 stopni do wyschnięcia i można następnego dnia używać. Nie należy tego prasować z prostej przyczyny, że coś tu się w tej strukturze materiału może zmienić. Chociaż to nie jest istotne, to może być nawet kawałek bawełny. Istotnym jest to, co my naniesiemy, czym nasączymy. I nie w myśl zasady, że im więcej, tym lepiej, bo nie ma takiej potrzeby. Jest to bardzo wydajne, ponieważ 100 ml pomnożyć średnio po 1 ml ma 20 kropel, więc łatwo sobie policzyć, na ile miesięcy nawet można sobie zapewnić ten komfort. Mamy komfort przede wszystkim, prawda, zdrowotny, już nie mówiąc o tym, że psychiczny. To są te same preparaty, to co pan tu ma, czy to są różne? To są różne. To są dwa, które się pojawiły pod koniec 2020 roku, więc jeden to jest o nazwie biopolfiryna. Więc jest zalecany do stosowania w profilaktyce różnego rodzaju poważnych chorób, w tym do zwiększenia stabilności procesów niszczenia podczas inwazji nawet zespołów przedonkologicznych. Produkt działa przeciwzapalnie, przeciwalergicznie, w tym w odbudowie procesów autoimmunologicznych. Produkt zawiera organiczny rodzaj hemoglobiny, propolisu, oczywiście śladowe ilości, także chlorofilu w niskich stężeniach. I jest to wszystko syntezowane z klastrami koncentratu plazmy wody z licznymi wektorami, o czym mówiłem wcześniej. Dlatego jest ich ponad już posegregowanych z ponad 110 rodzajów, ponieważ każdy rodzaj plazmy wody ma różną długość fal, a więc jak gdyby tych częstotliwości drgań. Ja chciałbym zapytać, bo tu jest w języku niepolskim, czy te informacje chociażby o bioporfirynie można poczytać gdzieś indziej? Na stronach rosyjskojęzycznych można. I na przykład jest fajnie przedstawiony sposób przyjmowania tego, ponieważ na przykład ta biopolfiryna wystarcza zapuszczać po dwie krople do nosa, na czczo. Ten proces trwa około 30 dni. Reszta, która pozostanie, rozpuszcza się w wodzie przygotowanej na bazie koncentratu plazmy wody, już w dużej ilości, nawet 5-litrowym pojemniku. I po odczekaniu 24 do 36 godzin pije się niewielką ilość raz dziennie z tych 5 litrów, 30-40 ml. A więc można sobie też policzyć, że jest to bardzo wydajny produkt. Następnym jest troszeczkę o innym działaniu,
jest biotermion. Tak. Czyli podobny środek? Podobny środek, ale ma troszeczkę inną strukturę i zawartość. A więc przede wszystkim jest zalecany w eliminowaniu jakichś reakcji alergicznych, oczywiście normalizacji odporności, aby zwiększyć antytoksyczność wątroby, wzmacnia mięsień sercowy. Aktywuje, i to jest bardzo ważne, narządy krwiotwórcze. I tu muszę zacytować. To się nazywa erytropoeza. Jest to proces namnażania i różnicowania erytrocytów z komórek macierzystych w szpiku kostnym, kości płaskich i nasadach kości długich. Proces ten jest regulowany przy stężeniu europeptyny we krwi do prawidłowego procesu. Oprócz erytropeptyny potrzebne są czynniki krwiotwórcze. I następnym elementem, na który ma w szczególności wpływ, jest tak zwane, jest to ogólnie nazwane limfopoeza. Jest to uaktywnienie produkcji wielu rodzajów limfocytów. Nie określonej grupy limfocytów. To nawet można znaleźć w Wikipedii, a więc to określenie limfopoeza. A więc jest to jeden z pięciu rodzajów białych krwinek krwi. Bardziej formalnie znane jako homeopoeza limfatyczna. Zakłócenie produkcji i funkcjonowania tej limfopoezy może prowadzić do bardzo wielu zaburzeń limfoprofileracyjnych, takich jak chłodniaki, białaczki i tym podobne, limfatyczne nawet. W związku z tym przy stosowaniu tego wzrasta poziom hemoglobiny, normalizuje się stan psychiczny. I polecane jest dla ludzi z zespołem różnego rodzaju nerwic i innych stanów patologicznych związanych z niestabilnością psychiczną przede wszystkim, na co niestety aktualnie spora grupa ludzi ma do czynienia. Zmagamy się. I też jest bardzo łatwy sposób stosowania poprzez błony śluzowe, a więc przede wszystkim nos. Jeżeli ktoś będzie chciał uzyskać bliższe informacje, w każdej chwili może do mnie zadzwonić czy napisać maila. Ja zawsze odpowiem i przekażę. Poda pan numer telefonu do siebie? Tak, oczywiście. 690 075 085 i adres mailowy plazmawody@gmail.com. Dzisiaj te preparaty no, cieszą się zainteresowaniem, ale tak jak mówię, to jest poniekąd nowość, bo jak rozmawialiśmy rok temu, to zainteresowanie po programie było z uwagi chociażby na to, że jest to pewnego rodzaju rozwiązanie, o którym na przykład u nas w kraju nie wiemy. Nie wie się. No niestety żyjemy w takich, a nie innych czasach, gdzie zdobycze wiedzy najnowszej, a tu zaczynamy mówić o elementach fizyki kwantowej, biochemii kwantowej, a więc rzeczy, które są nawet dla większości naukowców gołym okiem niewidoczne, a więc no, nie mają o czym mówić. No. A więc między innymi to jest adresowane po to, żeby ktoś chciał się zainteresować wtedy. Ode mnie uzyska informacje, gdzie bliższych wiadomości może na ten temat szukać. No nie jestem w stanie przetłumaczyć trzech książek profesora Iniuszyna, jakie są nadal w sprzedaży, ponieważ no, to nastręczałoby dużo czasu i środków związanych z jej tłumaczeniem, plus uzyskanie praw jakichś autorskich. To
wystarczy. Jest to pewnego rodzaju bariera dla tego, że do dostępu danej wiedzy dla ludności. Nie tylko. Gdyby naukowcy się tym z innych krajów interesowali, byliby z ustaleniami tamtych naukowców z Instytutu Al-Farabi w Almacie, byliby w stałym kontakcie. Przecież jak porządni wszyscy naukowcy nie zamykają przed nikim drzwi, tylko udostępniają na tyle zasób informacji i wiedzy, no, który no, poza, prawda, jakimś tam patentem jest ogólnie dostępny. No, przecież wszyscy oni pracują po to, aby ludziom żyło się przede wszystkim zdrowo i spokojnie. No, zgadza się. To nie jest typowa farmacja. Czyli panie Aleksandrze, więcej informacji można uzyskać bezpośrednio u pana, telefonując na numer lub wchodząc na stronę internetową. Tak jest. Jasne. Nie. Stronę internetowej nie ma, ponieważ tak jak wspominałem, miałem dwie, przestały funkcjonować. Nie piszę nawet w tej chwili już nic zbytnio na temat nawet i koncentratu plazmy wody na Facebooku, ponieważ to, jak się okazuje, nie dociera praktycznie do nikogo, chociaż jest nawet odznaczone jako do wiedzy tej publicznej. Nawet do wyznaczonych osób potrafi nie docierać. I ja nie pytam się, dlaczego mnie to nie interesuje. Być może będę miał trochę więcej czasu. Może jeszcze spróbuję jakiegoś bloga założyć. Wtedy byłby nawet i ułatwiony kontakt z ludźmi. A każdemu potrafię wytłumaczyć, nawet tym, a jest swego czasu było ich sporo niedowiarków, którzy nawet nie potrafili wpisać poprawnie nazwiska profesora Iniuszyna i mówią, no jak to, co to za naukowiec, jak on nie ma żadnych jego publikacji po angielsku. Jeżeli ktoś by chciał, to by je znalazł, ale ja nie mam zamiaru tego udostępnić. Jeżeli ktoś jest czymś zainteresowany, to zrobi wszystko, nawet nakładem swoich sił i czasu, dotrze do tej wiedzy. Jest to też taki element dokształcenia w pozyskiwaniu informacji, a nie gdzie jest link, co tam pisze, a jakiś tam Iniuszyn. Kto to jest? Jak patrzymy, to tam nikogo nie ma. Ale do naukowca można dostrzec poprzez produkty. Panie Aleksandrze, przypomnijmy jeszcze raz kontakt telefoniczny dla tych wszystkich, którzy by chcieli zapytać coś więcej. Co to jest, jak się to stosuje, skąd, gdzie się zaopatrzyć? Już podaję jeszcze raz telefon 690 075 085, adres mailowy plazma wody pisane razem @gmail.com. Chciałem jeszcze przypomnieć nasze pierwsze spotkanie w ubiegłym roku, gdzie... Też w Okunice. Też w Okunice, gdzie pokazywaliśmy, jak można dodatkowo wykorzystać odpowiedni, inny rodzaj koncentratu plazmy wody w połączeniu z innymi elementami do ochrony przed, ogólnie mówiąc, smogiem elektromagnetycznym, przed wszelkiego rodzaju nadmiarem promieniowania zarówno kosmicznego, geopatycznego, żeby można było funkcjonować w równowadze i zabezpieczyć w całości przed jego złymi skutkami, a więc wpływem negatywnym na nasz organizm. W ubiegłym roku pokazywaliśmy, jak się zmienia. Jak to działa, tak. Jak to działa, więc to nadal jest zabezpieczeniem w promieniu 2,5 metra. Są inne, mocniejsze, o promieniu 25 metrów. Są
nawet takie, które zabezpieczają całe budynki w promieniu 100 metrów. Nie mówimy o promieniu w poziomie, mówimy o promieniu kulistym. A więc ktoś przy takim, gdzie jest taka olbrzymia, duża piramida, to nawet nie wie o tym, że po jakimś czasie czuje się zdecydowanie lepiej, ponieważ mieszka 5 pięter czy 7 nad kimś, u kogo coś takiego jest. W Kazachstanie jest to już praktykowane od wielu lat. Nie tylko do użytku domowego. W szkołach, przedszkolach jest praktycznie w każdym pomieszczeniu lekcyjnym. Jako element ochrony. Jako element ochrony, ponieważ to nie tylko mówimy o smogu elektromagnetycznym, ale o tak zwanym uporządkowaniu entropii tego, co wytwarza i na co jest narażony nasz umysł, a mózg składa się w 70% z bioplazmy. Z bioplazmy. To jest szczególny rodzaj plazmy. I w skrócie, dla przypomnienia, można powiedzieć, że jest to generator próżni. W środku, jako symbioza najnowszych technologii i doświadczeń, w celu zmniejszenia negatywnego wpływu środowiska, odbija promienie geopatyczne, tak jak mówiłem, pochłania promienie elektromagnetyczne, przywraca równowagę ciałom subtelnym, a więc tych, których nie widzimy, a jednak one są i mają wpływ na nasz organizm, harmonizuje tą przestrzeń nas otaczającą, a więc zdrowie fizyczne, emocjonalne, psychiczne i tak dalej. Ponadto energetycznie leczy struktury tych ciał właśnie subtelnych, nie tylko czakry czy kanały akupunkturowe. Aktywuje neutralne mechanizmy obronne organizmu jako całości i energetycznie oczyszcza chore narządy. Tak jak w ubiegłym roku pokazywałem, można to w niektóre miejsca, na przykład bólu, trzeba to zaczynać od kilkunastu sekund w jednym miejscu i tak przyzwyczajać to, wykorzystywać to wskazane jest przez jedną osobę. Można później robić to o wiele dłużej, trzymać w tych miejscach, nawet później do kilkudziesięciu minut. Jeżeli później jest niepotrzebne, no to po prostu Nie korzystać z tego, a w tym momencie snu i tym podobne, no, ten rodzaj neutralizatora, no jest kolejnym krokiem i wyzwaniem tym nie tylko techniczno-cywilizacyjnym. Tworzy to tą czystą przestrzeń życiową. No znakomicie, panie Aleksandrze, ja sądzę, że wiele osób może po prostu bezpośrednio u pana dowiedzieć się informacji, telefonując, bo to jest bezpośrednio. Tu pan podaje te sprawy, które pan gdzieś nabył z nieznanych dla Polaków tutaj stron, miejsc i tak dalej, i tak dalej. Dlatego służę informacją. Dokładnie. Najlepiej zadzwonić, telefon był podany. Bardzo panu dzisiaj dziękuję za to spotkanie, panie Aleksandrze. Ja również dziękuję państwu, dziękuję, do widzenia. I zapraszamy do kontaktu. Moim gościem był Aleksander Skoczeń, dostępny pod numerem telefonu, który państwo mogli pewnie już dzisiaj zanotować. Można zadzwonić, zapytać, jak to działa, czemu to służy, gdzie można nabyć, a pewnie wszelkie informacje będą podane. Sporo osób, które już z tego korzystają, ma bardzo pozytywne oceny i ja pozostaję w kontakcie z tymi ludźmi. To też dobrze świadczy. Bardzo dziękuję. Dziękuję ślicznie.